Drodzy, było to w lutym 1943 roku, kiedy to niemiecki U-Boot storpedował statek transportowy SS Dorchester u wybrzeży Grenlandii. Na statku wynikła panika, transportowano żołnierzy. Statek zaczął tonąć. I na tym statku przebywało wtedy czterech kapelanów. Widząc, co się dzieje, próbowali w jakiś sposób pomóc, zapanować nad tym, co się dzieje. Widząc, że żołnierze skaczą do wody, temperatura, wielu szybko odchodziło. Szalupy były przepełnione, niektóre tonęły pod ciężarem, nadmiarem tych, którzy próbowali się do nich dostać. W pewnym momencie ci kapelani, mając kamizelki ratunkowe, ściągnęli je z siebie i przekazali tym współtowarzyszom, którzy obok nich byli. Ktoś, kto to widział, powiedział, że to był najwspanialszy gest, jaki widział po tej stronie nieba. Czas upływał, statek zanurzał się coraz bardziej i w pewnym momencie i oni znaleźli się w topieli. I ktoś, kto też widział z boku całą tą sytuację, sprawozdawał, że kiedy tonęli, trzymali się za ramiona i pocieszali tych, którzy tonęli razem z nimi. Drodzy, ewangelista Jan w 19 rozdziale swojej Ewangelii, jeśli możecie, otwórzcie, dlatego że chwilkę będziemy chcieć tam spędzić dzisiaj, sprawozdaje w tym rozdziale o ostatnich chwilach naszego Zbawiciela na krzyżu. 19 rozdział i tam chciałbym czytać od wiersza 28 po 30. Potem Jezus, wiedząc, że już się wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Chciałbym, drodzy, abyśmy dzisiaj troszkę zastanowili się wspólnie razem i odpowiedzieli na pytanie, co się wykonało. Co na krzyżu Golgoty tak naprawdę dokonało się dla każdego z nas, dla świata. Wielu ludzi, drodzy, ma problem ze zrozumieniem wartości ofiary krzyża, ze zrozumieniem tego, co tak naprawdę wydarzyło się 2000 lat temu na Golgocie. Gdy w ostatnim czasie przeglądałem na Facebooku, czy też otrzymywałem życzenia związane ze świętami wielkanocnymi, to jedynie to potwierdziło, że tak wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie, dlatego że te życzenia zawierały często wszystko, ale nie wdzięczność za, czy też zrozumienie tego, co stało się na krzyżu Golgoty. I że stało się to za nas, przez nas i przez kogoś, kto zdecydował się przyjść na tą stronę nieba i zapłacić tą najwyższą cenę za nasze zbawienie. Wielu ludzi ma też problem ze zrozumieniem, dlaczego Pan Jezus dokonał swojego żywota w takich okolicznościach, w takim poniżeniu, w takim odrzuceniu, w takim niesamowitym bólu. Wielu, nie rozumiejąc, nie docenia rangi tego, co stało się dla nas. Dlatego chciałbym, abyśmy troszeczkę skupili naszą uwagę na tych wydarzeniach związanych z krzyżem Golgoty, ale też i pewnymi zapowiedziami tego, co miało się wydarzyć właśnie na Golgocie. Co zatem się wykonało, drodzy? Chciałbym, abyśmy sięgnęli do Księgi Rodzaju, do pierwszego, do trzeciego rozdziału i wiersza 15, bowiem tam spotykamy pierwszą zapowiedź tego, co miało się wydarzyć w przyszłości. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, wiersz 15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To była zapowiedź
często nazywamy to protoewangelią, która mówiła o tym, że przyjdzie taki czas, przyjdzie taki moment, kiedy losy tego świata zostaną odwrócone. Kiedy przyjdzie ktoś, kto pokona przeciwnika, ktoś, kto zdepcze mu głowę, ktoś, kto dokona tego, co dla nas byłoby nierealne i niemożliwe jako ludzi. Ale też jest to zapowiedź tego, że poniesie szkodę, próbując ratować nas, zostanie ukąszony przez tego przeciwnika. Kolejny fragment, drodzy, z 4 rozdziału, wiersz 4. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Czym była ofiara Abla? Na co wskazywała? Dlaczego Abel złożył tego rodzaju ofiary? Jak później czytamy, ta ofiara została przyjęta, a ofiara jego brata Kaina odrzucona. Dlaczego Abel zapłacił cenę życia, składając tego rodzaju ofiarę? Abel rozumiał, dlatego że rodzice Adam i Ewa zadbali o to, aby Abel zrozumiał, zresztą Kain także, dlaczego tego rodzaju ofiary mają być składane, na kogo one wskazują, jaki jest ich cel, jakie jest ich przeznaczenie. I Abel, rozumiejąc, taką ofiarę Bogu złożył, bo widział w tym baranku, którego składa w ofierze, Mesjasza, tego, który przyjdzie i odwróci los ludzkości. Ale sięgnijmy do rozdziału wcześniej, 3, i tam wiersza 21. Tam czytamy tak. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Drodzy, czy przyodział ich tylko dlatego, że zmieniły się warunki atmosferyczne, kiedy pojawił się grzech? Czy tylko dlatego, że byli nadzy? Świadomość się zmieniła? Drodzy, ten wiersz pokazuje nam, że Bóg sam złożył pierwszą ofiarę, ofiarę krwi. My pamiętamy, czytając nieco wcześniej, że Bóg powiedział Adamowi, jaka będzie sytuacja, jeżeli dokona złego wyboru, że przyjdzie śmierć. I tak naprawdę Adam z Ewą powinni tego dnia umrzeć. Nie umarli dlatego, że Bóg miał plan. Na długo wcześniej przygotowany. A te skóry, które na siebie założyli, albo inaczej, które Bóg na nich założył, świadczyły jedynie o tym, że ten plan został uaktywniony. Kolejna taka rzecz, która jest opisana, 22 rozdział, też Księgi Rodzaju, drodzy. 22 rozdział i tam wiersz 13. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Kojarzycie, drodzy, tą historię? Bóg pewnego dnia zwraca się do Abrahama i mówi mu, weźmiesz swojego syna Izaaka, pójdziesz na górę Moria i złożysz go w ofierze. To jedno zdanie wywróciło do góry świat Abrahamowi. On znał innego Boga. Boga, który brzydzi się ofiarami z ludzi. Ale usłyszał wyraźny nakaz. Być może Bóg poddał go tej próbie, nie tylko żeby go nauczyć pewnej lekcji, ale też i pokazać, gdzie jego uczucia powinny być przede wszystkim ulokowane, bo w pewnym momencie zostały za bardzo ulokowane w synu, którego tak bardzo oczekiwał. I być może zostały zachwiane relacje między nim a Bogiem. I dlatego został poddany pewnej próbie. Ale wiecie, nie wyobrażam sobie tych 3 dni drogi, które musiał przebyć ze swoim synem na górę Moria, mając świadomość tego, co tam nastąpi. Ile myśli w głowie, ile pytań w kierunku Boga i cisza ze strony Boga. Bóg powiedział to, co miał do powiedzenia i oczekiwał, że Abraham zrobi to, czego od niego oczekuje. A potem, drodzy, te słowa Izaaka, ojcze, oto ogień i drwa. A gdzie jest ofiara? I rozdarte serce Abrahama. Nie mógł odpowiedzieć na to pytanie. Bóg sobie upatrzy.
Izak był na tyle silnym, młodym człowiekiem, że byłby w stanie oprzeć się temu, co zostało zaplanowane. Nie byłoby żadnego problemu. Ale potem, kiedy już leżał na tym ołtarzu, nie sprzeciwiał się. I tak jak przeczytaliśmy, Bóg także i tutaj miał gotowy plan. Tam był już przygotowany baranek. I dlatego, drodzy, kiedy sięgamy do Nowego Testamentu, do Ewangelii Jana, to tam w 8 rozdziale, 21 wierszu zostały zapisane słowa, które przypominają tamte wydarzenia. 8 rozdział, wiersz 56. Abraham, ojciec wasz, cieszył się. Dlaczego? Że miał oglądać dzień mój. I oglądał się. I radował się. Tam na górze Moria został złożony w ofierze baranek zamiast Izaaka. A Pan Jezus, przypominając tamte wydarzenia, mówi: Abraham radował się. Dlaczego? Dlatego, że tam dopiero Abraham naprawdę zrozumiał, na czym polega Boży plan zbawienia. Doświadczył tego bardzo osobiście i bardzo namacalnie. Przeszedł przez swój trudny czas pytań, wątpliwości, ale tam zostało mu objawione, co wydarzy się w przyszłości. Apostoł Paweł, drodzy, badając dogłębnie Słowo Boże i konfrontując je z osobą Mesjasza, napisze w liście do Galacjan w 4 rozdziale i wierszu 4 i 5 takie słowa. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem i abyśmy usynowienia dostąpili. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg działa zgodnie z wyznaczonym czasem. Nic nie dzieje się zbyt szybko ani zbyt wolno. Wszystko u Boga ma swój czas. Bóg ma plan i go realizuje. Niezależnie od okoliczności, sytuacji, wprowadza ten plan do życia. I możemy być Bogu wdzięczni za to, że pewnego dnia narodził się ten z niewiasty. Przeżył kilkadziesiąt lat, a potem poszedł na krzyż. To było celem jego misji. I dlatego też apostoł Paweł, mając tego świadomość, w 6 rozdziale i wierszu 14 doda takie oto słowa. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Chlubą Pawła była wiedza o Zbawicielu. Świadomość tego, co dla niego zrobił, ale też i poświęcenie, oddanie w służbę. A wiemy, jak ta służba wyglądała. Ile ta służba kosztowała. Z iloma przeciwnościami Paweł się musiał borykać. Z iloma trudnościami, które stawały na jego drodze. Ale Paweł w pewnym momencie napisze, mając świadomość tego, kim był w oczach świata, co znaczył, nim poznał Jezusa, powiedział: wszystko to jest mi jak śmiecie. Bez wartości, bez znaczenia w stosunku do poznania mojego mistrza, mojego Zbawiciela. Paweł znał i rozumiał wartość ofiary, która została złożona również za niego na krzyżu Golgoty. Ale, drodzy, tam na Golgocie jeszcze coś się wydarzyło, co było zapowiedziane na długo, zanim tamte wydarzenia miały miejsce. Coś, co utwierdza nas, że nie mylimy się, że Jezus był tym obiecanym, zapowiedzianym Mesjaszem. Oczywiście jest wiele innych jeszcze fragmentów, na które moglibyśmy się powoływać, przypominać, wskazujących na pewne szczegóły związane z misją, a też ostatnimi godzinami życia Pana Jezusa. Ja chciałbym na taki jeden zwrócić uwagę. Ewangelia Jana, 19 rozdział i tam od wiersza 31 po 37. Jan 19, 31 po 37. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty,
Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleń jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe. I on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby wypełniło się pismo, kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo, zobaczą, kogo przebodli. I rzeczywiście tak było. Jezus umarł przedwcześnie. Ale nie umarł dlatego, że otrzymał tyle ran. Nie umarł dlatego, że został ubiczowany, skatowany. Nie dlatego, że na jego głowę wciśnięto cierniową koronę. Nie dlatego, że był umęczony. Nawet nie tymi trudnymi godzinami, nieprzespanej nocy, śledztwem. Nie połamano mu goleni, dlatego że już nie żył, zgodnie z proroctwem. Ale ta dalsza część mówi o tym, dlaczego. Jego serce pękło. Wypłynęła krew i woda. Pod ciężarem win, grzechów, które zostały na niego złożone, a z drugiej strony z powodu rozłąki z Ojcem, serce Jezusa nie wytrzymało. Odszedł. Wypełnił plan, cel, do którego przyszedł. Ale to bolało. To nie było proste. To nie było łatwe. Sięgnijmy, drodzy, do 5 Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział i wiersze 22 i 23. 5 Mojżeszowa, 21 rozdział, wiersz 22 i 23. A jeśli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest jaki? Przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w dziedziczne posiadanie. Przekleństwo, które powinno być naszym udziałem, stało się udziałem tego, który żadnego grzechu nie popełnił. Poniósł śmierć, okrutną śmierć, ale też i okrutne poniżenie, odrzucenie. Pamiętacie, co krzyczeli ludzie, którzy stali pod krzyżem? Wcześniej tak, ukrzyżuj go, ale potem, jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Szydzili, drwili, rzucali kości o jego szaty, prawda? Tam pod tym krzyżem stało niewielu takich, którzy mu współczuło, którzy ronili łzy. Większość to była tych, którzy przyszli, aby patrzeć, aby się nasycić widokiem. Tam padały przekleństwa, złorzeczenia. Często, kiedy patrzymy dzisiaj na krucyfiks, to widzimy tam symbol Jezusa, prawda, ukrzyżowanego. Ale często patrzymy i widzimy, że jest owinięty przepaską w tych miejscach intymnych, prawda. Ale w tamtym czasie tak nie było. A więc oprócz bólu, cierpienia, było jeszcze poniżenie. I dlatego czytamy, że ten, który zawisł na krzyżu, jest przeklęty przez Boga. Przekleństwo, które na nas powinno było spaść, spadło na Jezusa. Otwórzcie, drodzy, list do Galacjan. List do Galacjan, 3 rozdział i wiersz 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty, który zawisł na drzewie. Przeklęty. Odrzucony przez Boga, wzgardzony.
Cofnijmy się troszkę, drodzy, do Ewangelii Jana, do 19 rozdziału. Do 19 rozdziału i tam wiersze 38 po 42. Potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Dwaj ludzie, którzy za życia Pana Jezusa mieli problem, żeby spotkać się z Nim w cztery oczy. Jeden z nich przyszedł nocą, ale Jezus rozumiał i przystał na tą wizytę. Gdy jest już po wszystkim, idą do Piłata i choć teraz chcą być blisko. To był piękny gest. Wielu, którzy stali pod krzyżem, odeszło po całej tej scenerii, wydarzeniu, ale ci przyszli i dokonali tego, czego należało. I nie miało znaczenia wtedy już, co powie Sanhedryn, uczeni w piśmie, jak zareagują. Nikodem był jednym z nich przecież. W tym momencie już nic nie miało znaczenia. Bo tam, pod tym krzyżem Golgoty, jakbyśmy czytali, nawet poganie wyznali Jezusa. Pamiętacie, co powiedział setnik, kiedy Jezus oddał ducha? Ten prawdziwie był Synem Bożym. Drodzy, jak my dziś traktujemy Jezusa i to, co On dla nas zrobił? Otwórzcie 22 rozdział Ewangelii Łukasza i tam 14 wiersz do 20. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od wiersza 14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, apostołowie z nim i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. To były symbole. To był pewien obraz, przez który Pan Jezus chciał przygotować swoich uczniów na to, co się miało wydarzyć w sposób bardzo realistyczny, już tak bardzo niebawem. Ale to, co jest taką dobrą nowiną także, drodzy, w tym, to, że przyjdzie taki moment, kiedy Jezus ponownie zasiądzie do stołu i ponownie sięgnie po kielich i będzie mógł napić się z tego kielicha z tymi, którzy będą w Jego królestwie. W Wieczerniku powiedział, że już tęskni za tym momentem, ale wiedział, że ten moment przyjdzie i że to, co On uczyni na Golgocie, to wszystko przypieczętuje. Drodzy, to, co rzeczywiście w Wieczerniku było symbolem, na Golgocie stało się rzeczywistością. Otwórzcie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, wiersze 50 i do 54. Mateusz 27, od 50.
Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, a od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. I groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy z Nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli, zaiste ten był Synem Bożym. Na Golgocie symbole spotkały się z rzeczywistością. Dlatego czytamy o tym, że była to pora składania baranka w świątyni. I w momencie, kiedy ten baranek był składany, to była ta sama pora, kiedy Jezus umierał i czytamy, że wykonało się. Dlatego czytamy o tym rozdarciu zasłony świątyni, która oddzielała miejsce święte od najświętszego, gdzie Bóg w taki niesamowity sposób zamanifestował, że już od tego momentu nie ma potrzeby, aby składać baranki. Dlatego, że na Golgocie umiera ten prawdziwy. I jest to ofiara wystarczająca, całkowita i ofiara doskonała. Dlaczego Jezus, drodzy, podjął się tak strasznej misji? Otwórzcie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków i drugi rozdział od 14 wiersza. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jak niesamowicie to brzmi, drodzy. Skoro dzieci mają udział we krwi i w ciele, czytamy, że On sam postanowił w tym mieć udział, aby stać się wiarygodnym, aby stać się nam bliższym, abyśmy patrząc na Niego mieli chęć i tą przyjemność przyjść właśnie do Niego. Dlatego, że On miłość do nas przypieczętował krwią. Drodzy, czytamy tutaj o tym, że tam został pokonany ten, który był sprawcą nieszczęścia w Edenie. To nic, że On jeszcze jest, że jeszcze działa, że jeszcze zwodzi, ale Jego los został przypieczętowany. Godzina, której my nie znamy, ale Bóg zna, jest wyznaczona, która dokona Jego istnienia, a z Nim razem grzechu, słabości naszych, problemów, z którymi dzisiaj też się borykamy. Ale czytamy o tym, że właśnie dlatego, że stał się tym, kim się stał, jest dla nas tym właśnie miłosiernym, wiernym arcykapłanem. I że przechodząc przez cierpienia, które stały się Jego udziałem, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Czy to jest dobra nowina dla nas, drodzy? Że mamy kogoś, kto nas rozumie? Kto wie, jak czasami boli? Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków i tam wiersze 14 po 18. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć. To jest ktoś, kto potrafi współczuć. To jest ktoś, kto rozumie Twój i mój ból, który wie, co to jest cierpienie, co to jest opuszczenie. I dlatego czytamy o tym, że mając tego świadomość, kim On jest, jakim On jest, jak bardzo otwarty i życzliwy nam, mamy tą zachętę, aby przyjść z ufną odwagą do tronu łaski. Nie wtedy, kiedy już jest dramat, tragedia, ale nim.
i możemy otrzymać pomoc. Pamiętacie, co apostoł Piotr napisał? Że nie srebrem, nie złotem, nie drogimi kamieniami zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania, ale czym? Drogą krwią Jezusa. To jest niezwykła substancja, drodzy. O wiele wartościowsza niż największe skarby, o które ludzie biją się na tym świecie. A z drugiej strony jest to substancja tak bardzo dzisiaj lekceważona. List do Filipian, drodzy. Ostatni fragment, którym chciałbym się z wami podzielić. List do Filipian, który jest wyzwaniem dla mnie, dla was, myślę, dla każdego. List do Filipian, drugi rozdział, od 5 wiersza po 11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. I mamy piękny wzór. Tego, który był Bogiem, wyżył się swej boskości, przyszedł, stał się człowiekiem. Jak wielkie poniżenie. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Nie gdzieś w łóżku, prawda? Nie odchodził w spokoju, otoczony przyjaciółmi, rodziną, ale wrogami. I ten piękny moment, kiedy czytamy o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy ugnie się przed nim wszelkie kolano. Nie tylko ci, którzy stanęli po jego stronie, ale także i wrogowie, a także ci, którzy nie skorzystali z substancji krwi. Różnica będzie tylko polegać na tym, że jedni będą przeznaczeni do życia, a inni, choć uklękną, będą mieć świadomość tego, że przegrali życie. Mimo tego, że niebo zrobiło wszystko, aby tak nie było. Pamiętacie ten fragment z Księgi Objawienia, w którym jest powiedziane o tych imionach zapisanych w księdze? Tam jest powiedziane, że niektóre z nich zostaną z tej księgi usunięte. Ale Bożym założeniem było to, aby wszyscy w tej księdze pozostali. Aby wszyscy ze zbawienia skorzystali. Bóg nie przeznaczył nikogo na śmierć, na potępienie. Szatan, tak, i jego aniołowie, ale nie ludzie. Ci, którzy będą musieć umrzeć, to dlatego, że sami o tym tak zdecydowali. Jest pewna historia, którą kiedyś przeczytałem. Opowiada o człowieku, który pracował na kolei, był dróżnikiem, opuszczał zwodzony most kolejowy. I historia mówi o tym, że pewnego dnia postanowił swojego bardzo takiego ciekawskiego synka zabrać i pokazać mu, na czym polega jego praca. Bo on ciągle pytał o to, co robi, czym się zajmuje, jak to wygląda. On mu tłumaczył, ale trudno dziecku wytłumaczyć, jeżeli tego nie zobaczy. I historia mówi o tym, że taki dzień przyszedł, zabrał go ze sobą, pokazywał mu te wszystkie mechanizmy, na czym to polega, co trzeba uruchomić, żeby ten most opadł, te tryby potężne, które służyły temu. I gdy tak byli przy tym całym mechanizmie, nagle usłyszał, jak telefon zadzwonił. Poszedł odebrać. Jego syn został tam przy tych trybach. Most był podniesiony. I nagle usłyszał, że nieprzewidziany skład pociągu przejeżdżać będzie za chwilę. I w jednym momencie konsternacja. Zdał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim znajduje się jego syn.
rozdarte serce, nie wiedział, co ma zrobić w tym momencie. Uświadomił sobie, że jeżeli pobiegnie, aby ratować syna, gdzie okazało się, że nóżka gdzieś tam uwikłała się, zaczepiła w tych trybach, to nie zdąży wrócić, żeby most opuścić. Jeżeli zaś opuści most, to zginie jego syn. Jakże trudna decyzja. Wszystko się w nim darło na strzępy w momencie, kiedy opuszczał most. Ciało jego syna zostało zmiażdżone. Za chwilkę, w tym samym momencie przejeżdżał pociąg. Ludzie stali w oknach, machali mu ręką, nie zdając sobie sprawy z tego, że żyją tylko dlatego, że przed chwilą zdecydował o tym, że zginie jego syn. Mam świadomość, że to nie jest taki doskonały przykład tego, co zrobił Pan Jezus dla nas, ale w jakimś stopniu oddaje to wszystko, co zostało dokonane. Ktoś umarł po to, abyśmy mogli żyć. Miejmy tego świadomość i opowiadajmy tym, którzy nie rozumieją wartości krwi. Amen.